Bonjour mes amis. Nie standardowo, bo w środę i tym bardziej niestandardowo, standardowo bo o godzinie 10:00. Spotykamy się w magazynie Bonjour Ligue 1. To jest program kulturalno-światowy e, z wstawkami, że tak powiem, poznawczo-rozrywkowymi. A dzisiaj w studiu witam szczególnie serdecznie ludzi polskiego i francuskiego, i polskiej i francuskiej piłki, Igor Lewczuk. Dzień dobry. E, Girondin Bordeaux. Dzisiaj w koszulce zespołu Amiens, jeśli dobrze widzę. Tak no. jest, wszystko się zgadza. I Michał Bojanowski. Dzień, Dzień dobry. dobry. Ten... Montpellier. Montpellier. Wielkie Montpellier. Wielkie Montpellier. Chciałbym powiedzieć, że są ludzie pracy i są ludzie nie pracy. Kolega Dębiński zostaje tym samym relegowany na dwa tygodnie odsunięty od zespołu bez płacy, co bardzo go zbliża do kolegi Leo Messiego, o którym dzisiaj też sobie porozmawiamy. Ktoś wybrał majówkę, a ktoś wybrał robotę. Dzień dobry, witamy i zaczynamy od niesamowitej historii. A widzisz, patrz. No dobra, najpierw dżingielek. Chciałbym powiedzieć, bo w niesamowitej historii chciałbym rozmawiać o finale Pocharu Francji, w którym to drużyna zawsze groźna, ale nie akurat nie w sobotę. Zawsze groźna, drużyna nąd przegrała 1 do 5 z Toulouse'ą i zaraz powiedzą, że jako kibic sukcesu założyłem dzisiaj koszulkę reprezentacji Francji, a nie nąd. No cóż, stało się. Panie Igorze, chciałbym i Panie Michale, chciałbym. To tak jak ostatnio bywało, 45 minut, pierwsze 45 minut. Ale drugą połowę, no, 1 do 5. Tuluza wygrała 5 do 1. Drugą połowę, no, on zremisowało 1-1, więc Wojciech Łazarek byłby e, dumny. Chciałbym zapytać Was, jak to się mogło stać? Jak to się mogło stać, Igor, ale tak na poważnie, jak to jest możliwe, że dwie tak zbliżone do siebie drużyny piłkarsko mogą na takim krótkim dystansie być od siebie tak maksymalnie oddalone. Jak zawodowy piłkarz, patrzmy ze strony NONT, jest w stanie tak dać się upokorzyć na dystansie kilkunastu minut, kiedy tracisz, kiedy tracisz wszystko? Nawet przed tym spotkaniem jeden z kolegów mnie zapytał, czy NONT jest dużym faworytem, czy jest zdecydowanym faworytem w tym starciu. Ja tak czy powiedzieć. zdecydowanym, czy bardzo zdecydowanym? Czy bardzo zdecydowanym? Powiedziałem, pytania. że słuchaj, no tak nie do końca, bo Tuluza jest przecież wyżej. Mm -hmm. No on walczy o, o utrzymanie. Natomiast najłatwiej by powiedzieć, tak jak w 1998 roku w finale Mistrzostw Świata, gdzie Francja wygrała z Brazylią, mm -hmm. dwa stałe fragmenty gry, również tutaj, mm -hmm. i szczegóły. To jest chyba taki klucz. Bardzo dobre, dobrze bite piłki ze stałych fragmentów gry. Brak krycia, brak doskoku, brak gry ciało w ciało i spodobało, że przy już przy 0-2 Nantes y, musiał zaatakować, czego pokłosiem jest ta bramka na 3-0, gdzie Suazo kapitalnie dogro do, do Dalingi, więc... Y... Czyli chcesz powiedzieć, że szybko, y... Trzy szybko stracone bramki ustawiły ten mecz? To byłoby najprostsze. Mhm. ale chyba tak najbardziej właściwe, że Toulouse była lepsza niestety, mhm. bo oczywiście w takim finale ważne są nie tylko przygotowanie motoryczne, przygotowanie piłkarskie, mhm. umiejętności, ale również chyba ta chłodna głowa, te, te, również ta stawka meczu nie może paraliżować. Nie powiem, że tutaj tak było, bo piłkarze no, chyba są przyzwyczajeni do, do tego typu startu. nich drugi finał Pucharu Francji z rzędu. Dokładnie, ale szczerze mówiąc Tomek, no, te poprzednie mecze w Liga mhm. no, zwiastowało, że, że jednak tak powtarzamy chyba od dwóch tygodni, że jak to trener Kombuare powiedział, to że. To jest gówniana drużyna. To jest akurat. Tak. jak gra, jak gówniana drużyna. Mhm. Wiesz, yy, yy, Michał, to jest. Ale z drugiej strony można by było powiedzieć, no non, wszystko od wielu tygodni piłkarze poświęcali pucharowi Francji, bo się ewidentnie wyłączali. Może się i ze... przemotywowali. I może się przemotywowali. To znaczy, no... Wielki sukces Tuluzy. Pierws... Pierwsze trofeum od 66 lat. To znaczy, to, zbytę, jest, to jest właśnie. To plus jest... Dru... mistrzostwo drugiej ligi, bo we Francji to się tak liczy. Tak, natomiast stanie, natomiast i, jest. To jest i, tak, to znaczy, mm, we Francji nawet mówili, że to drugie trofeum jest dla Tuluzy, to znaczy drugie. Ne, f, f, to znaczy drugi m, mistrzostwo y, puchar, Francji, puchar Francji, tak? No. Natomiast chodzi o to, że był Puchar Francji w 57 roku i to mm -hmm. też było TFSE, mm -hmm. natomiast potem ten klub upadł i ten aktualny klub odnosi się do tamtej historii, bo jest przecież nawet napisane na herbie 1967. Mm -hmm. Natomiast to już jest inny klub, więc nie wiadomo czy mówić o tym, że to jest drugi puchar czy pierwszy. pierwszy. Natomiast no fakt faktem no drużyna to Piękny był mecz, naprawdę, jeśli chodzi o, o, te, o, ten, o ten start. To zależy, o to. jak patrz no tak, no tak, zależy. Natomiast wydaje mi się, że NONT odzwyczaiło się, to też w sumie ciężko powiedzieć, ale oni rzadko kiedy są w roli faworyta i może to był ten problem, mm. że oni wszystko zrobili na, na to, żeby żeby się skupić na, ten, na tym finale, odpuścili tak naprawdę sobie ligę, a potem nagle, tak jak Igor mówi, dwa szybkie gongi i się posypało. Bramki strzelał Logan Costa, piłkarz z Wysp Zielonego Przylądka, chociaż tak naprawdę wychowany we Francji. On, on po prostu wybrał tamtejszą, tamtą narodowość. Jest to o tyle istotne, że w drużynie Toulouse nie zagrał ani jeden Francuz w wyjściowym, w wyjściowym składzie. To jest tak zbudowana drużyna na, na trochę zespół futbol menadżera, bo tam tak się wyszukuje tych piłkarzy. Logan Costa, rezerwowy piłkarz w lidze. On występuje tylko w Pucharze Francji, występował tylko w Pucharze Francji, to on strzelił pierwszy to, I Trzy to, to, mecze w ligę, i, to, i, mężczy, i, mężczy, i, mężczy I to właśnie o to chodzi, że warto powiedzieć, że... On, I wczoraj czwarty. Tak, wczoraj on, on wczoraj też podejrzany. O, 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 oszukiwał tak. troszkę. <laughs> on dostawał, on dostawał szansę w Pucharze Francji i tu z każdym kolejnym tygodniem, miesiącem awansowała coraz wyżej i żeby utrzymać i jego w, 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 nie w treningu, ale w, w, w meczach. To dostał dosłownie 2-3 tygodnie temu pi szansę pierwszy raz na występ w ligę, bo po prostu bardzo dobrze występował mm -hmm. w pucharze Francji. No i okazuje się, że to jest gwiazda. Słuchajcie, ja się zastanawiam, jak teraz, drużyna Nantes Mam nadzieję, Tomek, że będzie happy end ale po takim meczu. Po ostatnich spotkaniach widzę francuskiej plus takim, takiej grze w finale Pucharu w Francji, no, czy to utrzymanie. I dzisiaj jest na tyle e, właśnie dziś wieczorem, środę wieczorem. Ma mecz jest od 9 mecz. punktów. Mecz, tak, mecz nieprawdopodobnie istotny. Czy my możemy e, tutaj pytanie do naszych, do naszych wydawców pokazać tak z znienacka e, dół tabeli Ligi Francuskiej, bo on będzie po, e, przed, przed tym dzisiejszym meczem, bo on wam e, powie więcej. O co chodzi? Brest, not to jest dzisiejsze spotkanie wieczorne. Brest, miejsce 17, not miejsce 16, ostatnie bezpieczne. Po 32 zdobyte oczka. Dzisiaj się bardzo wiele rzeczy może. Nawet bilans może bramkowy. Podobny. Nawet bilans, bilans bramkowy jaki? 30, no, minus 11, to... ja, i minus 11 dolec, tak. tak. To, a nie, przepraszam, Trzy... minus 13, minus a. 11, tak. No, tak, to jest dzisiejsze, dzisiejsze spotkanie. Tutaj spadek się rozstrzygnie między Strasburgiem, i, i Brestem, Tuluza. Jest na miejscu 13 i jest już bezpieczna 41 zdobytych punktów. Ale o Ligia on za chwileczkę jeszcze sobie porozmawiamy o tym, co się wydarzyło. Także dziś wieczorem Brest Nąd mecz zaległy tej 33 kolejki. Ehm, onąd już ani słowa. Może jeszcze tylko tyle, że Palwa, e, nasz ulubień, ulubiony ulubieniec, bardzo dużo zrobił w tym spotkaniu, żeby dostać czerwoną kartkę, bo przystanie 0 do 4 postanowił. Ehm, no. Żeby powiedzieć szczerze, to musiałbym użyć brzydkiego słowa na w i y, lić na końcu. Postanowił tak, bo to nie był ślisk, tylko postanowił tak. Zjechać. Sizu! Nożyce zawodnikowi y, Tuluzy, nie pamiętam nie, ja któremu. Nie wiem, ale... Dostał żółtą kartkę, sam był tym zdziwiony, bo chyba bo chciał zakończyć ten mecz. Chciał A ja po pamiętam, po zejść. Ja pamiętam właśnie wybryk. Y... Pana Niko w meczu, jak ja jeszcze grałem w parze z tym zawodnikiem, zrobił właśnie Sizo i się już odwrócił, powiedział, że... Jakaś, do szatni idzie? Już, już do szatni, już był w połowie drogi, sędzia prawie musiał go gonić, żeby pokazać, ha, ha. pokazać... Ale pokazał wtedy to... czerwoną. Oczywiście. Aha. Tylko, że oni już sobie... Są... <laughs> no to tutaj chciał zrobić to samo, cholera, ale sędzia dziwnym trafem oszczędził go i trener Kombuary musiał go zdejmować z boiska. Teraz o Tuluzie, teraz na poważnie. Tak. E, Tuluza ma dzięki temu zwycięstwu zapewniła sobie awans do europejskich pucharów. Czy tam wystąpi? To jest, to, to jest hmm. interesujące pytanie, na którym chciałbym się zatrzymać, bo to jest ta niesamowita historia, o której tak naprawdę chcieliśmy porozmawiać. Klub należy do konsorcjum Redbird. Red Bird. To, to są Amerykanie, różnią się bardzo ponoć od tych Amerykanów, którzy na przykład byli w Bordeaux, ponieważ oni nie wtrącają się w sprawy sportowe i dobrze na tym wychodzą, bo Tuluza jest Beniaminkiem, Ekstraklasa awansowała w dobrym stylu z drugiej ligi do pierwszej, utrzyma się jak widzimy, zdobyła Puchar Francji. Wszystko jest, wszystko jest cacy, chociaż akurat wychowanków w tej, w tej drużynie w wyjściowej 11, jak widzieliście, jest, jest niewielu, bo nie zagrał żaden w, w podstawowym składzie. Pucharu Francji. Ale nie, ten... nie, no tam grali, tylko nie grali w, no tak. w wczorajszym meczu z Lons. Tak, nie, no ja wiem, że, że jest, Roo jest, Roo Roo, Roo, no jest, no Shai... obrońca, mm. ale nie, nie wyszedł w podstawowym okay. składzie w Pucharze Francji. Czy ta drużyna zagra w Europejskich Puchara, bo ten Redbird jest jednak pewnego rodzaju przeszkodą. No to tak jak będzie załatwione, jak było z Salzburgiem i z mhm. Lipskiem, że po prostu mają tego samego właściciela tak. co Milan. To znaczy mają, no właśnie problem Udziałowca. taki, że jednak mhm. milan Toulouse to jest ta różnica jeśli chodzi o historię i markę i tak dalej. Natomiast myślę, że tak jak będzie to miało miejsce w przypadku Lipska i, i Salzburga, że po prostu w jakiejś formie rozwiążą to, że któreś z zarządu... No. Ludzie z zarządu muszą się wycofać Dokładnie. z zarządu, po prostu tak, żeby, tak, tak, jakoś... żeby formalnie w papierach było widać, że no nie, ma tych samych, nie ma tych samych ludzi w, w zarządzie Milanu i w zarządzie Tuluzy, no, na pewno znajdą jakiś, e, jakiś sposób na to, żeby jednak ten klub z, zagrał w europejskich puchach. No nie, no musi być. Nawet pamiętam, że, że e, Seferin mówił, że chyba mają w ogóle odejść od tego pomysłu, bo mhm. właśnie to rodzi co roku jakieś problemy, mhm. że, że będzie możliwość. A coraz więcej, umówmy się, mamy tego tak. typu przypadków. A wydaje mi się, że to jednak, no wiadomo dlaczego to jest zrobione. Żeby nie było jakich machlojek, że ten potrzebuje klub wyjść, no to inni mu pomogą. trafiają na siebie. Dokładnie. Tak? Mhm. Natomiast to też można w jakiś sposób obwarować, tak jak są Mistrzostwa Europy, świata, że te drużyny ze sobą nie grają i nie mogą grać, mm -hmm. bo mają różne problemy między sobą. No to tak też można to w pewnym sensie załatwić. Natomiast też Toulouse będzie miała taki problem, że po sezonie przy tak grającej Touluzie, przy takich zawodnikach, no to pół składu im odejdzie. Już mówią, że Vanden Bumen, Van Bumen już od razu powiedział, że odchodzi. Kończy mu się kontrakt. I odejdzie, szuka nowych wezwań. Dejahere to samo, czyli dwóch środkowych pomocników, którzy są kluczowymi zawodnikami, już odejdzie. Nie wiadomo, jak będzie z Dalingą, który ma ostatnie tygodnie fantastyczne, kilkanaście goli. Shaibi, Abu Abuklal, naprawdę jest masa zawodników, którzy mogą odejść po sezonie. To prawda i to jest, to jest ciekawy przypadek. Taki chociażby Halilowicz, który poszedł do Tuluzy ze Stali Mielec, nie łapie się do składu, gdyż dali mówić. Hamu, a powiedziałem? Halilowicz? A, to przepraszam. A to dlatego, że środa godzina dziesiąta <noise> <10. głos> może. E, ciekawa to jest e, drużyna. Jak ty patrzysz na, na zespół Toulouse, bo, bo faktycznie jest to trochę zespół budowany na tamtych nacji jest już nie pamiętam, kilkanaście, kilkanaście. różnych. E, trochę budowana, ja przesadzam jak futbol menadżer, ale trochę na rzeczywiście ten scouting i, i dobieranie zawodników jest na... Jest, jest bardzo specyficzne i bardzo, bardzo charakterystyczne. Przed programem właśnie rozmawialiśmy z Bojanem na temat między innymi Suazo, nieoczywisty zawodnik, który, który popisał się tą asystą na 3 do 0. Akurat inny, bo jest starszym piłkarzem w tej, w tej drużynie. Oni zazwyczaj biorą młodych, młodych graczy z różnych krajów, a tutaj nagle lewy obrońca, starszy gracz. Ale ogólnie jakość piłkarska jest mhm. bardzo duża, więc tutaj no byłoby szkoda, żeby taka drużyna była rozbita. Na pewno będą musieli się zmierzyć że z większą liczbą spotkań, jeżeli by oczywiście by musieli rozegrać tyle, a prawdopodobnie tak będzie. Ale tutaj właśnie wypowiedź pana Komoliego, prezydenta klubu, powiedział, że absolutnie to nie będzie żadnym problemem. Czekają na losowanie, nie ma takiego problemu, że boją się, że nie, mogą właśnie, że nie będą mogli zagrać w Europie, więc tutaj nie powinno być problemem. Szkoda by było, bo tak przed tym sezonem, szczerze mówiąc, taka wielka niewiadoma dla mnie była Tuluza. Natomiast patrząc na grę, na jakość piłkarską, tak. to patrzę się na, tą, na ten zespół z wielką przyjemnością. Eee, sprawdziliśmy sobie, nasz wydawca mi sprawdził, podpowiedział pod, pod na ucho, wedle transfermarktu na 26 piłkarzy pierwszego zespołu Toulouse, 23 to są obcokrajowcy, eee, a poza tym grają w tym zespole. Natomiast Toulouse ma, ma, ma dobrą szkółkę. To, to nie o, jest no tak, fantastyczną że... ma szkółkę. A, to, absolutnie. Tak, to... Sezon nie ma, sezon jest... Dibo. Tu, tu masę można. Masę zawodników. Ostatu, masy, masa to, piłkarzy, to którzy dużo. tak zwani, oni na nich mówią piciun. To są zawodnicy którzy z, z, z szkółki, ze szkółki Tuluzy, no właśnie środkowo obrońca Rugo, Więc to nie jest tak, że Tuluza jest sztucznym tworem, trochę jak nie wiem, trua, chociażby gdzie są piłkarze posprowadzani trochę, trochę z przypadku. Okej. Okay. To tyle o Pucharze Francji, zapomnijmy o nim, bo nie pamiętam, że to. Tak to znaczy, ja jeszcze chciałem powiedzieć, bo było dużo... Ale uważaj na to, co będziesz mówił Nie, nie, teraz? mówię o, ty, o, o tych organizacyjnych sprawach. okej. Bo, okay. A, tak. bo, bo to też było bardzo, bardzo... Bo to był pierwszy mecz, taki dużej, dużego formatu od czasu ostatniego finału Mistrzostw. Finału Ligi Mistrzów. Finału Ligi Mistrzów, gdzie była pełna kompromitacja. Na, i, na, i w, na Stade de tak, tak, i władze bardzo się bały i, i przecież były też takie... Zdjęcia, gdzie żeby udaremić wejście kibiców na, na murawę, płot był zakończony ostrymi mm -hmm. takimi pik pikami. Tak. Więc no, było dużo takich rzeczy. Przecież też nie było oficjalnego, tak jak co roku Macron, czyli prezydent, wchodzi i wita piłkarzy. Nie było tego. To akurat związane oczywiście z reformą emerytalną. Z reformą I śledzicie troszeczkę to, co się dzieje we Francji już poza sportowo, to widzicie. Dwa miliony ludzi, tak, 2 miliony ludzi wychodzi na, na ulicę i są wielkie problemy. Zresztą, wiesz, tam e, miała być taka akcja, ja nie wiem, czy ona finalnie doszła do skutku. E, były rozprowadzane pod stadionem czerwone kartki, czy takie, takie małe y -gwizdki czerwone kartki. Miało być. Tak, ale też nie, e, nie, nie, nie było no, finalnie. Przeciwnicy tej reformy emerytalnej Macrona mieli zamiar w ten sposób dać znać prezydentowi, co o nim myślą i, i chcieli wygwizdać i pokazać czerwoną kartkę prezydentowi. Wiem, że w ogóle unikano pokazywania podczas wręczenia pucharu Obrazku, gdzie prezydent Macron byłby, byłby tak. gdzieś na bliskim planie na TeleBimach, właśnie po to, żeby w uniemożliwić był tego. zraz może raz, może dwa, no, ale. No właśnie właśnie, żeby, żeby, żeby nie było tego, tego impaktu, gwizdy prezydent. Ale prezydent... finalnie wszystko poszło dobrze. No więc właśnie. Tyle, tyle pozytywów. No to słuchajcie, teraz raz, dwa, trzy, trochę o kolejce, która za nami kolejce weekendowej, ale skoro jesteśmy przy Tuluzie, to zaczniemy od Tuluzy, czyli zaczniemy od tego, co wydarzyło się wczoraj. No e, pokażemy wyniki. Najpierw 33. kolejka. Dwa spotkania nie, roz, nie odebyły się w weekend. No bo e, właśnie, bo Toulouse i Nantes grały swoje, grały swoje spotkanie w finale Pucharu Francji. Na, dzisiaj Brest gra z Nantes, a wczoraj, już wczoraj odrobiły zaległości, odrobiły zaległości piłkarzy, piłkarze Toulouse'y, grając z wiceliderem Lons. E, trzy dni po finale Pucharu Francji. Cała Toulouse się cieszy. Piłkarzy Toulouse podejrzewam lekko, e, lekko wczorajsi, albo nawet przedwczorajsi. Tak by, o, osiem, zmian. Zmęczeni, osiem zmęczeni. Osiem, zmęczeni. Zmian. osiem, a nawet nie wiem, czy nie dziewięć. Osiem, osiem, dziewięć osiem zmian. zmian w składzie Toulouse względem ostatniego, ostatniego spotkania w e, finale Pucharu Francji. Najbardziej e, na ustawienie tego spotkania, Marcylii. właśnie we wtorek, pro, 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 najbardziej byli oburzeni działacze odziwo dziwo Marcyli. A dlaczego Marsylii? No bo Marsylia gra z Lons o wicemistrzostwo Francji, o udział w lidze mistrzów i to oni byli oburzeni. Dlaczego spotkanie Toulouse-Lons jest ustawione tak szybko? Przecież wiadomo, że Toulouse nie będzie w, 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 myślami będzie gdzie indziej. Toulouse przegrała ten mecz, 0 do jednego, ale to też nie było tak. Ja bym powiedział Igor, że bardziej Lons musiało to spotkanie wygrać, niż jednak Toulouse ten mecz przegrała. A już na pewno nie przegrała go przed meczem. Na pewno Toulouse nie stworzyła wielu sytuacji. To było. Ale też nie może być, że odpuściła, że to było widać to zmęczenie. O dziwo, a ci może nie o dziwo, byli bardzo zrelaksowani, jeżeli chodzi o wy wyprowadzanie piłki. Ale te pierwsze 15 Robili dni to swobodnie. Dobrze. Lons swoim trybem, wysoki pressing, agresja. Jak a, zawsze? A oni właśnie pak, pak, pak i kilkakrotnie fajnie udało im się wyjść po tego pressingu. Natomiast Lons miał duży problem z tym, że to oni musieli, tak jak zawsze, że gdy się nie bronią i nie kontratakują, tylko muszą stwarzać atak pozycyjny, to troszeczkę było im gorzej. Te piłki prostopadłe były niecelne, było dużo strat, dokładności, ale się okazało, że nie tylko lewa, lewe wahadło to Maszado czy Frankowski, ale również Ajdara, który popisał się bardzo dobrym dośrodkowaniem, był bardzo aktywny na lewej stronie i Openda, który właśnie to dośrodkowanie i dwa, trzy kroki w biegnięcie na krótszy słupek i niedawnego bohatera finału Pucharu Francji zgubił. By zapewnić trzy punkty, był opęda bardzo aktywny. Jeżeli tylko miał okazję, to właśnie on nas wbiegać, to właśnie on na zdjęcie wbiegać te wolne strefy kilkakrotnie i w pierwszej i w drugiej połowie pokazywał to swoją szybkość i z nim mieli dużo pro problemów. Natomiast nie można powiedzieć, że to było jakieś zwycięstwo bardzo pewne. Mieli lepsze sytuacje bez dwóch zdań ląs, byli lepszą drużyną. Ale no, jak zwykle mecze wyjazdowe yy, musieli no, się nabiegać na trudzi, żeby zdobyć te trzy punkty. To jest najlepszy zespół swojego boiska w Europie, Lons, w tych najsilniejszych ligach. Natomiast rzeczywiście na wyjazdach to jest zespół punktujący dość przeciętnie, yy, bo to była ich chyba trzecia wygrana yy, na wyjeździe po Mistrzostwach Świata. Przy równocześnie, przy dwóch porażkach i, i, i sporo spotkań remisują. Także tutaj jest ten. To był rzeczywiście mecz pułapka dla, e, dla Lons, ale ten ostatni schodek przed wielkim spotkaniem, które nas czeka w sobotę Lons-Marsylia ten ostatni schodek został pokonany. No tak, przez... no już wszyscy, cała Francja żyje tym meczem sobotnim, więc tutaj. I Marsylia i Lons musiały po prostu zrobić swoje, bo mieli zawody no, drużyny dużo, dużo gorsze. Natomiast nie był to dobry mecz Lons zdecydowanie. Posłuchaj, takie mecze się wygrywa, tak, a wygrywa. nie tak, pokazuje tak. wielką klasę. Jeśli chodzi o słowa Frankowskiego też niewidoczny, plus tej jednej wrzutki do Sotoki, tu i tak naprawdę Sotoka mu trochę zabrał asystę, bo bardzo dobra wrzutka Frankowskiego, ale generalnie niewidoczny nie, nie też Poręba na 10 minut ostatnie wszedł, ale tak jak mówisz, mecz się odbył, Lons wygrało i tyle o tym Me, meczu. Mecz solidny, mecz solidny dla Lons, tak myślę, że to, to, to właśnie taki mecz dobry dla, dla tych wybieganych piłkarzy dla Mediny, który po raz kolejny. kolejny to jestem ukrytym, a czy może nawet już nie ukrytym fanem. Tak? Jestem już takim, który właśnie wyszedł z tej nory i posłuchaj, to tym tak. pochwalne na Igor, temat Mediny na koniec sezonu. Ja ci załatwię koszulkę Mediny. A ty, niko palła, jesteśmy e, ciągle ale termin... oba, zadania bardzo trudne, rozumiem, no. tak? Ty masz czasu mało. A, A ty masz trzech Polaków, tak. bardzo trudne zadania. Posłuchaj, nie, ale przestań. Ale wiesz co, ale, ale wiem, ale przem zawsze. Ale Przemek Frankowski kurczę bojan dla mnie naprawdę solidne spotkanie nie, no tak, Plus, ale, jakby tak. ale wiesz co gdyby do, ale nie, dał nie miał asysty, ofensywnych tak czy tylko w defensywie po prostu robił swoje robił tak? swoje ale wiesz tak. no, jeżeli tu Luza jest ustawiona na własnej połowie tak, to tak. ciężko właśnie jeżeli chodzi o te wbiganie, wolne strefy a ta wrzutka do Sotoki tak no tutaj miód, mu Hmm. Tylko Ile właśnie. on mógłby mieć asyst, gdyby koledzy wykorzystywali hmm. więcej sytuacji? Frankowski mógłby być naprawdę liderem klasyfikacji strzelców. Zresztą, co Wam pokazujemy od kilku dni na naszych grafikach, jest jednym z tych zawodników Liga z najwyższymi ocenami, tak. zdaniem Lekip. Tutaj w top też 5, piąteczka. W top tak. 5 nie jest najwyższą oceną w Lons nawet, bo jest jeden z graczy, nie wiem, czy nie Fakundo Medina właśnie jest przed nim, na miejscu czwartym, a na top 3 są trzy nazwiska z Paris Saint Germain, o których to Ancy zaraz sobie pomówimy. Już po spotkaniu o godzinie 23.30 wczoraj odbyła się ceremonia prezentacji Pucharu. No, bo Tuluza jednak była z kibicami, bo Tuluza jednak żyje przede wszystkim nie meczem ligowym. Liga jest już do odfajkowania, żyła tym, że, że Puchar został zdobyty. Jak mówię, pierwszy triumf tego klubu, jeżeli historycznie TFS jest, jest tym klubem, pierwszy triumf tego, tego klubu od 66 lat na jakimkolwiek polu. Drugie spotkanie, o którym sobie pomówmy, no to właśnie Marcylia, bo, bo, bo Lons i Marcylia są w tym momencie bardzo mocno zainteresowane sobą, a kto wie, czy nie będą zaraz zainteresowane też walką o tytuł, ale to kiedy sobie pomówimy o trzecim meczu PSG, to do tego dojdziemy. Marsylia wygrywa z Oser 2-1 do 1 i to, Bojan, robiłeś ten mecz, mhm. do przerwy Marsylia gra z Oser 0-1, przegrywa, wiedząc już, że Paryż stracił punkty, wydawało się, że wszystko odbędzie się wedle starego, znanego scenariusza, czyli, że Marsylia sama sobie wkłada kij w szprychy na tym rowerze, przewraca się i się trzyma za bolące kolano. Finalnie jest. Dwa do jednego wygrana na, na velodrome. Opowiadaj. No, wydaje mi się, że już ta pula szczęścia została wykorzystana, bo i w Jezus, poprzednim, z poprzednim, z Lionem w ostatnim, w, w ostatnim momencie, i z No, może nie aż tak w ostatnim momencie, ale to też była 80. minuta, więc. Trzeba oddać, że dobrze grała Marsylia. Robiła sobie naprawdę masę okazji. Natomiast też ten obrazek i te liczby, które teraz mieliśmy, chyba 13 strzałów w pierwszej połowie, zero celnych. Więc no, to też pokazuje, że zawodnik, który był i miał ciągnąć tę ofensywę, mhm. czyli Witinia, no celownik miał mocno niewyregulowany. Raz bardzo ładnie przerzucił sobie na dobrońcą na lewą nogę, ale. Gdzieś tam w sektor C, 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 C6 czy, czy jeszcze wyżej. Więc akurat tutaj Witinia wyszedł po raz kolejny, właśnie z Sanchezem z, w, w ataku. Nie do końca. Widać, że oni jeszcze nie mają tej komunikacji. Sanchez kilkukrotnie się kolokwialnie, tak powiem, wnerwiał na to, że nie zauważył Witinia. Natomiast Witinia też ma poczucie tego, że no, ta kwota na nim ciąży. Te 32 miliony, więc on musi strzelać, musi próbować. Natomiast, no, Marsylia tak mów, właśnie bi biła głową w mur. Natomiast finalnie finalnie się udało po wejściach Pajeta i Genduziego i to jest -i Genduzi właśnie to jest właśnie i to jest to jest zupełnie przez Igora Tudora w ostatnich tygodniach. ma ławkę rezerwowych Igor mm -hmm. Tudor jak się okazuje, to jest ważna informacja w perspektywie spotkania z Lons i w perspektywie całej, całej końcówki sezonu. E, Igor, mecz pułapka dla Marseilii, no bo, bo drużyna Oser broni się przed spadkiem i to się broni e, wszelkimi możliwymi sposobami. Co ty, co ty widzisz? Twoje notatki są bardzo gęste. Właśnie widzę, ale tutaj ha, Bojan to powiedział, Bojan to powiedział, Bojan i to e, dobra, znajdę. To, możesz to, to powiedzieć swoimi słowami. Lopez, to to... Lopez, dobra interwencja, czy po prostu taki strzał? Poradziasz, ale w no. ostatniej minucie? Nie, nie, mówię o tej interwencji przy golu Touré. Nie, bez szans. Bez No nie, szans, chyba Nie, bardziej mówię bo... o samą interwencję. No też nie. Pierwsza interwencja no, te, też jakby te nie wylicie? miał nic do. No. nie zrobił. Wyszedł. Tylko tam nagle, które miał wokół tak, ale siebie ale to, ale to, 10 to metrów kwadratowych. No. Co, 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 pan ma tam mecz? w notatkach? Proszę to powiedzieć swoimi słowami. Już ja powiem, już powiem o, już no. mówię. Na początku zgodzę się z trenerem Igorem Tudorem 450, myślę, że może 5040, to nie, ale takie trzy pewne 0 to byłby, byłoby adekwatne, jeżeli hmm. chodzi o ten mecz. A propos Witini, ja nie wiem, czy jego celownik jeszcze jest rozregulowany, czy po prostu są braki w szkoleniu piłkarskim. Ja też bo, tak myślę, że to niestety jest taki typ zawodnika. Bo strzały, on jest super fizycznie, jeżeli chodzi o bieganie, o nękanie obrońców, o pojedynki główkowe. Tylko czasami on podejmował takie decyzje, że widziałem reakcje innych graczy, że typu, chłopie, co robisz? Mhm. Chyba, że, sędzys, chyba tak. że faktycznie y, jest tak jeszcze jego te emocje, jego te nerwy nie są na takim poziomie, że on chce 3-4 rzeczy w jednej sekundzie zrobić i po prostu jeszcze tego nie ogarnia, bo jest w takim klubie, że i ma wobec wokół siebie takich partnerów, że jest po prostu bardzo ciężko jemu to sprzedać swoje umiejętności ja stawiam przerosło być może ale jest to meg dwie bańki i myślę że okej okay, to jest transfer zimą w zimie się inaczej wydaje pieniądze może, może no, tak bardzo, bardzo rozsądnie. Mniej, no, rozsądnie, no, mniej rozsądnie mniej tak. rozsądnie ale też wątpię że taka kwota została wydana i jego jakość nie została zweryfikowana w lidze portugalskiej natomiast jeżeli ale chodzi w tej lidze portugalskiej strzelał go ale tylko pamiętaj to w jednym sezonie to jest jego to, był, to jest jego pierwszy sezon na, na takim poziomie zawodowym poważnym w Portugalii nawet Tak. Dlatego, dlatego. jeszcze wstrzymuję się z oceną, bo mówię, za duża kwota i za modę zawodnik, żeby od razu i za taki za duży klub, żeby od razu mówić jak jest. tak. Natomiast Oser bardzo fajnie się broniło. Marseille miała duży problem z forsowaniem, ponieważ oni grali piątką, czasami szóstką. Defensywni pomocnicy również zagęszczali środek pola, więc tutaj był duży problem. Natomiast zwracam uwagę na Klosa. Może to nie było jego jakoś bardzo wybitne spotkanie, ale jego taka solidność i systematyczność tych wrzutek w polekarne to jest cały czas bardzo dobry poziom. Yy, Genduzi schowany może nie do szafy, ale gracz, który ma mniejszy wpływ na grę Marceli, wchodzi na boisko, dostaje, yy, wykonuje kapitalne podanie do, a, do Alexi Sancheza, który 3-4 lata, ale te wyjście, te odejście to był. Który to obrońca? Fajnie jeszcze wcześniej to był gol na 2-1, ale mm, Cięgis Under, który kapitalnie wykończył mamy. akcję na 1-1. Też ale jeszcze nogę. przy bramce, jeszcze prawo nogu, a widziało się go skupienie, jak, a, jak, a tak. jak, jak chciał to, <laughs> wyglądać, jak żeby tą piłkę dobrze trafił i to zrobił kapitalnie. ale przy bramce na 2-1 Pelnarda kapitalnie właśnie wyciągnął z tej strefy i Genduzi mógł posłać to podanie do Alexisa, Alexisa Sancheza. Ogólnie taki mecz, nawet nie wiem, nie powiem, że do przepchnięcia, bo to nie był przepchnięty mecz, to były trudne spotkania, ale wygrały umiejętności, wygrały czyste piłkarskie, czysta piłkarska jakość. Ale musiała się Marcy na pewno na, namęczyć i, i tutaj coś czy jeszcze ma? Co tam masz znaczy, jeszcze w notatkach? Ja jeszcze chciałem powiedzieć, że właśnie ty powiedz, San a on tak, Sanchez, trzynasty gol i to jest... Y on ma w, 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 od dwóch lat, w, łącznie on w zeszłym sezonie miał 7, mm -hmm. a w, jeszcze w poprzednim 5, mm -hmm. więc teraz 13 w samej lidze, łącznie z pucharami 17. no fantastyczny. Doskonały sezon, fantastyczny doskonały transfer. Doskonały transfer. Doskonały I, to transfer. Pokazuje, I to pokazuje też, że jakby to zestawienie Vitini z Sanchezem, że no też to nie jest chyba dobry, dobry pomysł, że ten Sanchez i cała Marseilla le, lepiej wygląda, jak Sanchez jest tym osamotnionym Zawodnikiem Ale on sam tego nie lubi, bo on lubi być piłkarzem, właśnie Ale dobrze podstawie i mieć tę dziewiątkę. Czyli balogun, obokarzy. może, tak? Mo y Co tam, panie? Dał, dał Ci Bojan 30 sekund. Dał i skorzystał. skorzystał. No. Chciałem powiedzieć, że wejście właśnie Genduziego i Pajeta spowodowało, że Baresila grała lepiej, natomiast Payet y Mniej widoczny, jego pressing przy tym strzale w 90. któreś minucie, już nie pamiętam, kto to oddał to uderzenie. Czarno na białym widać, dlaczego Dimitri Pajet nie jest ulubieńcem Igora Tudora. No, nigdy nie będzie. I nigdy Cię chyba sześć, no, nie na... będzie, więc. Ale wejście na boisko Payeta zostało, przy... na... Na... zostało... Na... zostało przywitane przez całe trybuny na velodrom, tak bo jest. to jest pupilek. I w trzecia minuta Bal Balerdi melduje się na murawie. A... pieczątka, klamra. Takie. Tak pewne jest. trzy punkty. P Otóż to, to tak, jak ty, to tak jak ty, Igor, człowiek, który awansował z KTS-em, weszło do wyższej ligi. Można powiedzieć, Ojciec, yy, Ojciec, wuj sukcesu. Wuj. E, ile minut rozegranych w całym sezonie? Tomek, ja, ja ci powiem Nieważne, tyle. Ważne, że awans. I, kiedy jeszcze nie grałem, nie było awansu. Zacząłem grać, dwa mecze, od razu awans. I to są fakty. To so, i to A są się fakt. nie kłócimy z faktami. I, i z faktami się nie kłócimy. Nie da się z tym w żaden sposób polemizować. Człowiek nie. sukcesu, po prostu. Tak. Możemy wreszcie powiedzieć, człowiek, wielki człowiek <noise> sukcesu. Igor Lewczuk razem z nami. No dobrze. I to jeszcze chciałbym powiedzieć tyle przy tej okazji. Sobota. Najbliższa godzina 21. Lons Marsylia. Sam byłeś zaskoczony w Sam byłem zaskoczony, że skomentuję ten mecz. Po banici. Zostałem wys... Proszę? Po twojej banicji. Po mojej banicji w kolejki. Nie, nie zostałem wyznaczony i tym razem Piotrek Małkowski, redaktor, który tam wszystko, redaktor rozpisujący spotkania, wpisał mnie to spotkanie. Bardzo się cieszę. Zapraszam. Godzina 21. Lons Marsylia, mecz. Absolutnie o wicemistrzostwo Francji, a może nawet a może nawet o mistrzostwo. Nie, nie zaczynajmy. Ponieważ zaczyna Paris Saint-Germain i to jest nasz trzeci mecz, o którym chcieliśmy powiedzieć z tego weekendu. PSG i nawet mi ich specjalnie nie żal. Przegrywa z zespołem Lorient 1-3. Żeby unaocznić Wam, co się dzieje w tym zespole, jaka to jest degrengolada, to chciałbym powiedzieć, że w roku 2022 różna Paris Saint-Germain poniosła w sumie przez 12 miesięcy 4 porażki. Od stycznia do kwietnia w 2023 zespół Paris Saint-Germain poniósł już 9 porażek na wszystkich możliwych frontach, wyeliminowani w Pucharze Francji, oczywiście Champions League i w Lidze też zbierają oklep raz za razem. Czy wiecie, że Um, oni chyba stracili w każdym meczu gola na Park De Princes ligowym w ostatnich 8 czy 9 spotkaniach to nie mieli takiej serii od 1989 roku to przecież to jest jakaś w ogóle albo nawet chociażby te statystyki które zaraz pokazujemy przecież to się przecież to się nadaje do prasy przecież to jest jakaś, yy, jakiś skandal co byś chciał powiedzieć Igor o tym spotkaniu ja wiem że Drużyna PSG przystanie 0-0 do 0 w meczu z Lorią. Straciła swojego zawodnika, bo Ashraf Hakimi zobaczył czerwoną kartkę. Tyle, że nawet do tej czerwonej kartki oglądaliśmy PSG, nijakie, bezbarwne, słabe, nieskoncentrowane na, na swojej robocie. No po prostu zespół, który tak bardzo bazuje na talencie swoich, swoich gwiazd, że no nie chce mu się biegać. To naprawdę jest to jest skandaliczne. Najłatw najłatwiej byłoby powiedzieć, że właśnie PSG przegrało, bo, bo czerwona grało w zawodnika mniej. Że byli zmęczeni. Chociaż nie, już zmęczeni Pucharem a ani Ligą Mistrzów. No, o nie czym mogło oni są być. zmęczeni? <laughs> y, tak jak powiedział trener Galtier, zbarkowało wszystkiego. Nie to, że właśnie była przewaga, tylko i z piłką, i bez, bez piłki faza bronię. To, to zrobił Fevre przy bramce na 1-0, gdzie... Enzo Lefe strzelił, to, to było widać, że no, nie można pojedynku w defensywie przegrywać u siebie w szczególności, bo gdyby to był mecz wyjazdowy, to jeszcze bym, bym zrozumiał, bym bardziej taki mm, pobłażliwy, ale tutaj mm. absolutnie nie. Więc... Y Dobrze czyli tą jedną bramkę. Warto zobaczyć, jak Mbappé strzelił swojego gola, bo to chyba. To jest takie podsumowanie, Podsumowanie, tak. tak. I to nawet nie tego meczu, ale ostatnich tygodni, bo, bo, bo to widać, że, że no smutno się patrzy na drużynę z, Paryż, z Paryża, gdzie się wydawało, że po zwycięstwie nad Marsylią już ten tytuł jest rozstrzygnięty. Natomiast teraz. Ale oni mają terminarz taki, że chyba że. No, znaczy, no to, to też jest. Terminarz mają bardzo prosty. Ale, ale z drugiej strony masz takie mecz na Meno ze Strasburgiem, który walczył o wszystko, a co pokazał mecz z, z Lyonem, naprawdę tam niewiele brakowało, aby urwać punkty. Jest Clermont, który ma fantastyczną wygranych serię, o, o mhm. czym też będziemy, więc to znaczy. Bo ja tylko jeszcze powiem. Ja, ja wierzę, że oni są w stanie zgubić jeszcze punkty, natomiast ja nie wierzę, że Lons i Marsylia wygra pięć kolejnych spotkań. W to, w to bardziej nie wierzę, niż w to, niż, że PS, że PSG może jeszcze pogubić Wiecie, punkty, bo jeszcze pogubią. Oni mieli sytuację już Mbappé tak. chyba miał na początku meczu. Danilo przecież Danilo mógł, to... uderzenie głową to również, mógł, mógł, ale, tak. ale ta, również ta bramka na 3 do 1 To nie była końcówka typu. okej, okay, to była końcówka meczu, ale to nie była 90 któraś minuta, to była 80. Chyba siódma, gdzie było 2-1. Ale to jak, jak byli ustawieni taktycznie gracze mm -hmm. PSG. No, rzucili się wszyscy do przodu. Ale tam totalnie wszyscy. Mm -hmm. Tam Weratki podawał chyba tak niecelnie, gdzie byłem pewny, że jeszcze na kole środkowym, jeszcze jakiś jest zawsze gracz, który. A tam nie było nie już. Bo nie było. Bo jeżeli nie widzieliście tego gola, to po prostu piłkarze Lorią ruszyli z kontrą. Piłka została od tak kopnięta do przodu, i zawodnik Lorią ruszający z własnej połowy po prostu pognał Diem. sam, bo wszyscy zawodnicy PSŻ byli. Zaangażowani, w, że tak powiem, w akcję ofensywną swojej. Ale co najważniejsze, że winny został ukarany ostatnich yy, yy, porażek? Można powiedzieć ostatnich porażek, Leo Messi. Zaraz a pewnie... a to Teraz teraz, teraz o tym tak, tutaj tak, powiem, tak, bo to jest rzeczywiście wiadomość, wiadomość ostatnich godzin, wiadomość yy, dnia. Jeszcze tylko. Zwróćmy uwagę na przeciwnego kola, jakiego strzelił Kilian Mbappé. Trzeba powiedzieć, że trzeba mieć do tego lekką czutkę, żeby widzieć, co się dzieje za plecami, że ta piłka została wyrzucona przez bramkarza. Nie będę wam opowiadał. Pewnie już to sobie obejrzeliście, jeśli nie Znaczy tam była tylko sytuacja taka, że po prostu Młogo mówił, że on myślał, że, że sędzia odgwizdał rzut wolny. Rzut wolny i, dlatego tak, i dlatego on sobie wyrzucił piłkę, a on. Zabrał Ktoś mnie tutaj pyta, czy, czy śledzę czat. No właśnie teraz zajrzałem na czat, tak. Także Smoku śledzisz czat. Tak, śledzę, już teraz jestem, przepraszam. Ogląda nas blisko 2000 osób. Zostawcie łapy w górę, bardzo nam będzie miło z tego powodu. Mam nadzieję, że mająchko was dobra. Czekaj, czy ja tu chciałbym Natomiast coś to, jak ty, to, to jak ty szukasz, to jeszcze tak, powiem, to, proszę, że e, niesamowity zjazd hakimi zalicza. W, to, jak to jest może jest, po tego wszystkiego. Nie? To, jest, to jest zawodnik, który no tutaj ma, ma być jednym z najlepszych obrońców. Zawodnik, który ma ciągnąć tę drużynę i ciągnął przez pierwszą część sezonu. A tutaj dwa tak głupie faule i stempel, wejście w fevre albo w lefe już nie pamiętam, natomiast Natomiast to pokazuje, że, że ta tam. żółta głowa. Kartę, tak, ta, ta? zupełnie jest ta pierwsza. Sensu. Ta druga to jeszcze tak, tak chyba dopiero później się jorno, że kurczę, co ja zrobiłem, no. bo mu ta piłka uciekła, chciał jeszcze ją dziubnąć ale no, mają żółtą kartkę. No nie powinno, chociaż ja też nie powinien się odzywać, bo to <grymne> za, za, za robiłem czerwienie w eliminacjach Ligi Mistrzów, to było gorzej. <grymne> Patrici e, Balerdi będzie dzisiaj oszczędzony, tak, został dzisiaj oszczędzony. Nie Bartosz nie ściera, bo nie grał. Alexis Sanchez powiedział, mamy pięć punktów straty do PSG, jest ale... szansa na mistrzostwo, tak, rzeczywiście tak powiedział. Mistrzowiec mu się włączył. Ale no, nie, słuchajcie, nie. pięć kolejek, musieliby się podpić dwa Lille. To, to jest Lons Lille jeszcze Marsylia ma, więc to jest... Ale myślisz, że Marsylia nie jest w stanie? Nie. Znaczy, nie wydaje mi się, że PSG, aż tak się pogłębia. Nie, no, z Ronsli, 6 punktów, nie wierzę w to. Czekajcie, jeszcze w, ra w ramach rubryki Bułka z spójrzmy na czat. Ile musimy wbić łapek w górę, abyście pokazali 20 następnych zawodników z rankingu Dwudziestu. 20? No, 20. No, muszę ci powiedzieć, Lucky Luke, że nie ma tylu łapek w górę, ponieważ ja jestem przygotowany tylko na 10, <laughs> nie, nie na 20 i nie będę wymyślał. Ja lubię mówić o rzeczach, o których jestem przygotowany. Ktoś tu jeszcze napisał i to jest skandal. Jarek, sorry, smoku, ale w sobotę jest mecz Real Osasuna, Puchar króla. Max 30 minut obejrze i w przerwie kwadrans drugiej połowy. To ja mogę powiedzieć, że te 30 minut będą takie, że zostaniesz. Że zostanie. że zostaniesz do końca. To jeszcze... Ci teraz, czy kara dla Messiego to prawda. No i teraz właśnie chciałbym, żebyśmy nad tym się zatrzymali. Leo Messi. Zaraz po spotkaniu Paris Saint Germain Lorient, 1 do trzech wsiadł w samolot i poleciał. Do Arabii Saudyjskiej, to też jest takie to też zabawne, klub katarski, on leci do Arabii Saudyjskiej, bo tam ma podpisany kontrakt ponoć opiewający na 30 milionów euro. Turysta Leo Messi, bo on promuje z ministerstw, Ministerstwem Turystyki Arabii Saudyjskiej, ma podpisaną umowę, poleciał na Bliski Wschód, nie pojawił się tym samym na poniedziałkowym treningu drużyny. Jak mówi samo otoczenie Leo Messiego, Leo Messi próbował otrzymać pozwolenie na ten, na ten wylot. Nie wiem, czy się porozumiewają mailowo, na Whatsappie, w jaki sposób, czy sam Leo Messi, czy prawdopodobnie jego menadżer próbował taką zgodę uzyskać, ale jej nie dostał. Inaczej, nie dostał odpowiedzi na swoją prośbę, ani od trenera Christopha Galtier, ani od dyrektora Camposa. Ale nie pojawił się na treningu, i zostało to uznane jednak za poważne naruszenie warunków kontraktu. Na samowolkę Leo Messi wczoraj został odsunięty od drużyny jak Dębina, Na dwa tygodnie. A taką karę. Tylko że dymbina słusznie, bo już Tylko dębina nie, słusznie. A jeszcze taka kara finansowa też była. Kara finansowa no, dla dębiny. No. Jakby miał zostać. Ponieważ kara finansowa dla democ nie będzie opłacony przez najbliższe. To tam 2 miliony euro wyszło. Dwa miliony. Jeżeli miałby dębina tak być, na taką kwotę zostać ukarany, to prawdopodobnie już by się nigdy nie pojawił w tym. W ale w to jest najważniejsze w, tym, w tej sytuacji, że tak. tego tringu miało nie być, bo po razce, bo normalnie chyba gracze po zwycięstwie, oczywiście u siebie to jest, była, było rzeczą normalną. Dostają dwa dni wolnego. Tutaj po porażce była wiadomo, że absolutnie nie ma dnia wolnego. Muszą się stawić na treningu, no. a że Leo Messi miał zaplanowany lot, miał zaplanowaną tą wizytę. Trochę pieniążku trzeba przytulić, więc dlatego tutaj tak, taka sytuacja wyniknęła, więc nie wiem, czy on był już w samolocie, kiedy dostał informację, że jest trening że jest trening. Mhm. No wiesz, ale poczekaj, no, nie dostał zgody. Znaczy ja nie wiem jak to działa w Paris Saint-Germain, czy, czy jednostronnie oznajmiasz swojemu trenerowi, że lecisz do Arabii Saudyjskiej i cię nie ma, tak czy inaczej. Czy to, było, czy to był mail, czy jakakolwiek inna wiadomość, z, jednak ze znakiem zapytania, z zapytaniem czy mogę. No nie wiem, jak to jak, bo jak wcześniej, to wcześniej dwie takie wizyty, one zostały odwołane, odwołane. przez Leo Messiego. Jedna tak. to była po porażce z Bayernem, gdzie sam piłkarz nie był w nastroju. A wcześniej to już yy, nie pamiętam, ale, ale faktycznie... No nie bo... był dobry moment na ten... Nie był do... dobry no a, teraz, moment tutaj... a teraz był św... dobry moment? Jeden do tylko trzech że... z Lorient? Tylko nie wiem, tylko że jak jest dzień wolny. Tylko właśnie, czy była ta informacja przekazana? Czy piłkarze muszą? Jak lecisz do innego kraju, to raczej chyba powinna być takie taki info, że... Że jest taki, takie wydarzenie i, i piłkarze no, nie będzie w kraju. Natomiast no, to jest znak. Znaczy, to jest znak, że jest. To jest To jest po prostu znak. Bo Jan, ja, Wydaje mi się, że tutaj mamy już taką jasną informację, która poszła z klubu, że y, koniec. Męczymy się ze sobą. Pamiętajmy, w Paryżu przez wiele, wiele lat to piłkarze y, to ogon machał psem. Piłkarzom wolno było. A zwłaszcza gwiazdom, wolno było więcej. Neymar, jego wyjazdy do, do Brazylii raz za razem. Tutaj e, jednak Campos, dyrektor sportowy, wczoraj tą wczorajszą decyzją bardzo mocno uderzył pięścią w stół i wygląda na to to chyba jest oczywiste Messi nie będzie piłkarzem PS3. Ja czy, się zdałem, czy on jeszcze w ogóle będzie. Czy w ogóle zagra? Jeszcze, no. bo teraz dwie kolejki nie będzie go, zostaną trzy. Może ucieknie w kontuzję? Może powiedzieć, że nie chce. I taka, taka historia. No, mówiliśmy o tym, że na pewno pobije ten rekord Di Maria, jeśli chodzi o systy. W tym momencie nie raczej nie, nie pobije. Natomiast y, też słuchałem y, podcastu dzisiaj i, i tak też mi dał do myślenia, że jaką cholernie ciężką robotę ma Campos, bo on tych wszystkich zawodników niechcianych, którzy za chwilę też wrócą, tam chyba kurzawa, paredesz. Co on, ma, co, on ma, Wijnald, co on ma z nimi robić? To jest naprawdę kawał ciężkiego orzecha do zgryzienia, bo. Co... Draxler, który wróci o, z. Tak, i no też tam jest jest To jest masa zawodników, Czele? których trzeba. No. On jest zawodnikiem PSG ciągle. Ale kurzawa jeszcze jest, którego masz dzisiaj w sumie na plecach. Koszulkę to, no, to nie, ta, no, nie, to nie ta, ten, ale to się zgadza. Więc no niestety to jest ciężka, ciężka robota. Ale może właśnie to jest ten moment, kiedy on pokazał, że może, że będzie, że cały czas on ma to, to ostatnie ma słowo, władzę. ma władzę, może dostał zapewnienie też z, od, od, od Emira, od Szejka, że, że, jest, że może decydować, może to jest sygnał, że w końcu coś tam, coś tam ruszy. Aczkolwiek patrząc na to, jak to ostatnio wyglądało przez lata, to wątpię. Napisał Kempes na czacie, że Mbappé z Hakimim w lutym polecili sobie na mecz NBA i nie było tematu. Tak, ale chyba ale sytuacja pewnie była inna. Były dni wolnego. E, ba, w poprzedniej kolejce Paris Saint-Germain wygrało Ząże 2 do 1 i piłkarze dostali, to też jest niezłe, dostali 4 czy 5 dni wolnego. Nie było treningów. Grali w piątek, a wrócili do treningów w środę. W że jest już ewidentnie już lato przyszło, oni już się trochę czują jak na wakacjach i dlatego ta końcówka sezonu wcale nie musi być taka, taka oczywista. A do tego teraz jeszcze dochodzi sytuacja z Leo Messim. Ciekawie? Bardzo ciekawie? Jeśli miałbym obstawiać? Tak. Moim zdaniem Leo Messi już nie zagra w Paris Saint-Germain. W ogóle. w ogóle. Ja Te myślę, że nawet tak jeszcze może się nie pożegnać, bo powrót na ostatni mecz to dużo będzie zależało od Leo Messiego. Jeżeli powie, że będzie, na pewno będzie zły na tą sytuację, że tak no, go potraktowali, to powie, że słuchajcie... A że on nigdy nie nigdy Nie kontaktu tak. z kibicami, to że nie, on nie pokazywał nie. wielokrotnie, nie, nie. że to dla niego nie jest istotne. Przecież to jest zawodnik, który pierwszy zawsze schodzi z murawy, hmm. ani się nie pożegna, nic, tylko od razu leci do, do szatni. Więc też mi się wydaje, że to już jest taki smutny, smutny I, no, koniec. I to jest ciekawe. I to jest ciekawa sprawa, bo z tych gwiazd PSG, którzy ciągną ten zespół w pojedynkę, zostanie tylko Kedian Mbappé. Neymara nie ma, Messiego już chyba nie będzie. No i ciekawy jestem, czy ten zespół, przepłacony zespół, niezbilansowany zespół faktycznie sięgnie tak gładko po to, po to Mistrzostwo Francji. To jest, będziemy się temu przyglądali z uwagą. Chyba najlepsza możliwa sytuacja, jaka, jaka mogłaby się zdarzyć dla PSG, to że w sobotę Lons i Marsylia remisują ze sobą. No bo po prostu wtedy potracą punkty i też dadzą Paryżowi szansę na, na odskoczenie. Pokażmy wyniki tej ostatniej kolejki 33. serii spotkań. Co się działo, Co się działo? a się działo. Bo ja, jeśli masz ochotę, to bardzo cię uprzejmie proszę. O czym chciałbyś powiedzieć? O Monako. O Monako no Monaco a... się samo wypisuje z wyścigu o Ligę Mistrzów po 0 do 3 w Lons, tym razem 0 do 4 z Montpellier. Jeszcze broniącym się przed spadkiem z Montpellier. Filip Klement powiedział po meczu: Ja w ogóle nie spodziewałem się, że może coś takiego nastąpić. Bo do 15 minuty, do momentu straty pierwszej bramki, ja. graliśmy dobrze, dobrze w piłkę. Kończy się 0-4 u siebie. Dobre 15 minut, i, i tyle. Jeszcze on przecież też do przerwy był wynik 0-1, dokonał trzech zmian, no i potem się absolutnie posypało. Natomiast. To też jest. Montpellier zazwyczaj lepiej wygląda z drużynami silniejszymi, bo oni wtedy mają dużo miejsca do gry. Ale to nie jest drużyna, która dobrze w wygląda w momencie, kiedy to ona musi dominować, kiedy przeciwnik jest głęboko cofnięty, bo tam są i Norden, i Wai, y, i Młasa, którzy są bardzo szybcy, którzy bardzo dobrze wyglądają w momencie, kiedy, kiedy mają przestrzeń, kiedy mogą pokazać tą swoją prędkość. I to był taki mecz, gdzie, gdzie wszystko zagrało. Przepiękne zagranie choćby Łajego, y piętką do Młasy. Kilka akcji naprawdę Norden, fantastycznych. Mądrycie, Norden dwie bramki tak. identyczne. W zejście z prawej plus asysta, więc no wszystko się sypie, to jest kolejny mecz przegrany przez Monako dość mocno, bo przecież niedawno 0-3 z Lens tak. y, i mówi, że wypisuje się z Ligi Mistrzów. Za, oni się za sekundę a, wypiszą z pucharów. Z pucharów, bo to już ta przerwa i ta przewaga. Pokażmy, pokażmy górę tabeli. My nie jest my jest niewi niewielka, tym bardziej, że piękny mecz e, Lille. Piękne bramki, co za, co za ty, każda, każda, każda przepiękna. REN również. Jeszcze przecież jest Lyon, natomiast no to już powiedzmy dalej. Ale, ale ta, ta, ta różnica teraz dwa punkty... Na Lille. A mają przed sobą jeszcze mecze z Lil i Ren. pięć tutaj, dokładnie więc, do końca. Więc Monako już na pewno się e, wypisało z, z walki o ligę mistrzów, a zobaczymy, czy zostaną w ogóle z pucharami. Może pan chce jakieś słowo dodać? Ja, ja bym na tego. pozycję numer 8 zwrócił uwagę. Clermont odazuje hmm. z rzędu zwycięstwo na zielono. Ej, oglądając w ogóle patrząc... No ale czerwona na... kartka dla Wietes. Właśnie, zaraz do tego dojdziemy, ale patrząc na ten stadion w Clermont to, to mam Chłodnie. przed oczami, że czy to na pewno jest ligan, czy, czy to jest Myślę. dobry kanał, bo no specyficzny obiekt, ale... Jedna piękna trybuna Jedna, i... której nie widać. Której nie widać, Który no bo tam stoją kamery. na tej, tam, na tej stoją I kamery. I trzy, I trzy trybunki takie powiedziałbym wiejskie. Ale trzeba powiedzieć, że fajnie grają. Bardzo tak dobrze, solidnie Mateusz Wieteska z czerwoną kartką takie było spięcie chyba w 81. minucie, gdzie Mateusz go krył, chyba trochę przy dośrodkowaniu agresywnie, chyba był balogun z mhm. tego, co, co kojarzę. Ten mu wszedł z łokciem, ten mu oddał, rzucili się na ziemię. I chyba Balogun troszeczkę jeszcze za długo na Mateuszu chciał poleżeć. Mateusz był niezadowolony z, tej, z, tej, z jego propozycji i troszeczkę wymierzył mu kopa. No, kupię zachowanie, ale to nie było jakieś brutalne wejście, zagranie, że, że to od razu było widać, że sobie nie poradził. Szkoda, bo na pewno chyba dostał dwa mecze z urzędu, Mateusz. może i więcej. Natomiast do samego, o samą grę Mateusza trzeba pochwalić cały czas te dobre wprowadzenie, takie krzyżowe zagrania po ziemi. To jest. Element, który u Mateusza się powtarza. Nie, gra solidny mecz i jeszcze zalontowisz, nie wiem w której minucie trafienie panią Frapart. Chyba w biodro, bo chciał posłać takie właśnie dobre zagranie do Kieja, a pani Frapart oczywiście próbowała się uchylić, tak tak <t> dostała. <Schedulak> nie wiem, czy nie w czapkę, ale chyba w plecy. Potem się zrewanżowała. A potem zapamiętała numer cztery pomarczowe buty, puma. Y, y, bu powiedzmy, że Georgia, Georgia Smith napisała na mm, e, to chyba znaczy ja wiem kim jest Georgia Smith tak w ogóle. E, no, nie, 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 Ty nie to jest nikt muzyką. Może nie taką. Może nie, to dobra, dobra wykonawczyni, natomiast on pewnie nie jest to ta Georgia Smith, ale napisała bo, Aha, no nawet na pewno nie jest to kobieta, gdyż byłem wczoraj na na Legii, jak rozumiem na stadionie narodowym. I tu pytanie do Igora. Moje pytanie brzmi, czy jest jakaś ekipa kibicowska we Francji, która może dorównać oprawami kibicom Legii? Pytanie do, Oczywiście. E, do Igora. No to może Michał A to pytanie, Bojan jest tutaj. To Bojan, bojan jest bardzo mocno Nie na to jest, są, są, jest, nie, no Marselia, to jest nie, absolutnie to. Tak, tak. Ale patrząc na to, co ostatnio robi Nantes, co, 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 co robi Strasburg w tym meczu. Super, super. Są, A uważam, są, że ale na, jest najwyższy poziom trzymają kibice Lons, chociaż to nie są takie, to nie są takie oprawy. Oni tak, nie, nie oni, oni jakby oni mają atmosferę, na ale to nie jest taka zorganizowana, że mają jakąś kartoniadę tak. czy jakoś podwieszona. Tu nie ma tego, natomiast no myślę, że Marsylia. I dlatego, i, I dlatego, jako że mecz, wracam do tego, sobota 21, mecz będzie na na Bollard. Na stadionie Lons, obejrzyjcie to, chociażby właśnie dla atmosfery na trybunach, bo będzie naprawdę to będzie coś mhm. niezwykłego. Lons i Marsylia grają ze sobą nie tylko o wicemistrzostwo kraju, ale i a może o Mistrzostwo kraju, ale też, ale też kibicowsko, ten mecz będzie na pewno wyglądał. Niezwykle. Tabele już wam pokazaliśmy górę i dół. Jedenastki kolejki dzisiaj nie pokażemy, nie ma, bo bo nie ma jeszcze tak, ciężko będzie, bo masa zawodników, tak, Doku, dwa, dwa gole. Tak. Bohater kolejki, o którym jeszcze nie mówiliśmy, czyli, czyli kabela, dwa gole. Remikę możemy używać. Andre Gomesz, dwie, ale w ogóle ta akcja, ta pierwsza z tym strzałem, piętka wycofanie. wycofanie Nie, no musicie to, koniecznie, drodzy widzowie, zobaczyć. Tak. Skrót sobie wystarczy, akcję, bo po kabeli z uh... Z Andrzelem razy... Gomesem, byłym piłkarzem Barcelony, bo to są naprawdę... Gomeszem. Andre Gomesem. Andre Gomesem, tak, co ja, co ja powiedziałem. Bo to są naprawdę niezwykłe, niezwykłe rzeczy, przepiękne, przepiękne granie. jestem bardzo ciekawy w przyszłości Kabeli, bo mu się kończy kontrakt. No Nie jest młodym piłkarzem. Nie jest młodym piłkarzem, ale jakość, którą, którą daje. Teraz też właśnie tu pokazuje, że on też ma takie momenty, że Trzeci Cz tak, trzy, trzy, cztery mecze może nic nie robić, a potem właśnie Słuchaj, dwie asysty, to... gol... Fantastyczny. 3. lata? Piłkarz, tak. No a. to nie, to już, już spokojnie, żeby jeszcze spokojnie. 30... może. Tak, no. tak, tak, jak najbardziej. Czasem dają się przyśpi... taką liczbę, tak. takie liczby w sezonie. Mówię, że jeszcze myślę, jakiś że... fajny transfer go czeka, tak? Chcesz nie, a dlaczego Rok, dobra? dwa lata myślę, że jeszcze gry na takim bardzo dobrym poziomie. Ja na jego miejscu bym został, bo tutaj naprawdę wszystko mu sprzyja i widać, że Paulo Fonseca też chce takiego zawodnika. Gry, prawda? Zegrowa, Wersji. kolejny mecz. O, tak, tak. Tam właśnie, pokręcił no. to podanie do. Do Bamby, który potem wycofał do, tak, tak, do, tak, do, do tak, kabeli. Nie no, każdy za... nie, każda, sprawy, każda akcja. Tam w Lille są niesamowici. Zegrowa, I ten u nas, przypominam to tak... Wam, że Zegrowa, chyba podawałem tę statystykę, Zegrowa razem z tym, którego zastępuje, czyli u nasem z Lille, to są piłkarze, którzy drybling. najczęściej w Ligiam wchodzą w drybling. Naprawdę tacy piłkarze bardzo. Zemanuszka gra jeden na jednego. Mhm. Napisał ktoś na czacie znowu rubryka bułka z Messim Hannibal Erectus. Fajny program, tylko smoku jak zwykle do kitu. Pozdrawiam ciepło. No to robić trudno i ktoś tu jeszcze napisał czekaj 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 Broksus 2G może coś powiecie o talencie Enzo Lefe? My myślę, Był że my chyba. Już mówiliśmy chyba Był. w rubryce Ale uwaga Talent. Z... piłkarz Lorią za dobry super za, za dobry i szkoda za dobry na za ciasno, ciasno. Za ciasno dla to. niego się robi w Lorią to ja już w ogóle w Ligę. wydaje mi się bez słyszał, znaczy słyszałem o tym że że Dortmund ma być nim zainteresowany no i to taki Ciekawy ciekawy kierunek, w którym naprawdę może się rozwinąć, wejść na ten wyższy poziom. Natomiast to jeszcze pół słowa, bo trzeba odnotować fakt, że mamy pierwszego oficjalnego spadkowicza, czyli onże tak jest. po 8 oh, latach. Mogę... No, dajesz. To Bramby. Ojej, stracili. G. to jest on tą G. To jest podsumowanie. Hmm. Gra niezła, bo fajnie gra. Tak. To, to nie był jakiś bardzo zły mecz hmm. z Ren. Natomiast ten. Y ten gol, który ten samobój, który został strzelony, to faktycznie mem pasuje z tym rowerkiem i z mm -hmm, tym, kijem, z tym kijem To właśnie myślę, że idealnie. Podał do bramkarza, tylko nie zauważył gdzie jest bramkarz i wbił samobój. I Ale to i o... Bernardoni... natomiast bramkarz Paul Bernardoni to też jest dobry Ancymon, ponieważ on zalicza w tym sezonie swój trzeci spadek z ligi A w karierze, tylko pięciu innych piłkarzy może się, no nie wiem, czy pochwalić, pochwalić w cudzysłowie, cudzysłowie. takimi tyloma spadkami z najwyższej klasy rozgrywkowej. W poprzednim sezonie spadał z saint -Etienne. Teraz. I właśnie jeszcze raz no, trzeci, no. Że, że... trzecia drużyna, z którą spadał. A, nie... a, ni, a nim on grał, ale to wtedy nim spadło? To zaraz, na pewno tak? spadło. Nim, to wtedy nim właśnie nim spadło. spadło. Ligi, jak już nie w, wiem, ale to, czy to ten sezon był, ale no, chyba tak. No bo na to pewno był, w ubiegłym sezonie Saint-Étienne zaliczył, mm -hmm. zaliczył degradację. Teraz spada z zespołem Ange znów do, do drugiej ligi. Onże już spadło, a lada moment pewnie dołączą do tego drużyny Trwa i Ajaccio. Nie wiem, czy jeszcze punktowo w następnej kolejce to się nie zdarzy. Rozkład następnej kolejki teraz sobie zobaczycie na ekranie. Przypominam wam, że wszystko możecie oglądać w Kanal Plus. Yy, mamy, mamy dla was propozycję, mamy też ofertę poprzednie. specjalną, to jest 3 którą 3... możecie w linku zobaczyć. Słucham, przepraszam. To się? jest poprzednia kolejka. Poprzednia. Poprzednia. To, Chyba, ta, że to powtórki, jest poprzednia, tak, to jest poprzednia, znaczy bardzo fajna powtórki. kolejka, tyle poprzednia, eee, także super, że nam to pokazaliście, natomiast zobaczmy sobie, nie wiem, czy mamy całą kolejkę zestaw par następnej serii gier, bo tam przypomnę hit tego, o właśnie, to jest przede wszystkim spotkanie sobotnie, 6 maja 21 Lons Marsylia, ale wcześniej też ciekawe mecze Nicea Rennes. Rennes. Bo nie mamy piątkowego spotkania, więc będą Tak, bo nie sobotę. mamy, wszystko się odbywa w sobotę i w niedzielę. Kończymy meczem y, Trua Paris Saint-Germain. Trua, no zespół, który spadnie z ligi, ale tutaj jeszcze się mogą, tutaj na pewno się y, zmobilizują na, na spotkanie z Paris Saint-Germain. No i drużyny, które walczą o europejskie puchary. Monaco wyjeżdża do Spadkowicza y, Onży. Lille, gdzie jest Lil? Lille gra na wyjeździe w Rance. no i kilka spotkań zespołów, które bronią się przed spadkiem, czyli Oser u siebie z Derby Lorient Brest. Strasburg. kolejny mecz dwóch zespołów, które bronią się przed spadkiem. A Brest wyjeżdża do Lorient, mecz derbowy, Brest też się broni przed spadkiem. Przypominam, dziś wieczorem o 21:00 mecz bardzo istotny dla układu ligowej tabeli. Nantes zagra na wyjeździe z Brestem. Yy, zaglądamy do drugiej ligi. Oczywiście. Panie Igorze. W ostatnich wydarzeniach no, to jest mus. dżingielek musimy. Najpierw dżingielek. Najpierw dżingielek. Proszę bardzo. No to co tam się dzieje? Dwa zespoły wchodzą do Ligi, a tym pierwszym będzie pewnie Hawr, o drugie miejsce jeszcze niedawno biły się cztery zespoły, ale już się wypisała Bastia jakiś czas temu, a po kolejnych porażkach teraz też Sosho przegrywa u siebie, wypisuje się też Sosho, pozostała dwójka. no. Tak, a propos, a propos właśnie tego meczu Sosho, no to przegrali u siebie. To z... jest z Dijon, które walczy o utrzymanie, natomiast tak. bardziej mi chodzi o to, bo nie zauważyłem tego. Dopiero po tej kolejce wrócił na ławkę trenerską Pascal Dupra. I właśnie do Dijon a, dwa a. zwycięstwa, dwa remisy. Tak zwany trener strażak, jego zawsze No tak, takich... bo był z Tuluzą, z. Zawsze go bałem. Tak, się kopałeś? No, taki no bo on wygląda tak on wygląda bardzo, bardzo niezwykle. Nie, nie jak... tak. Spadł z tak. Saint-Étienne i potem e, nie miał, ja nie miał przyszedł pracy. Przyszedł, a czy nie bałem się o zawodników, którzy przychodzą z nim okres przygotowawczy. A w ten, ten, ten sposób. Ten. No, no tak, on wygląda tak, wyglądał tak facetach, przyszedł. Przeszedłużył i. i, I nie robota. bierze na obóz. Nie, nie. nie. Lekarski. <laughs> Lekarski. <laughs> Lekarski. Pascal Dupras, weźcie go sobie, zguglujcie. To jest taki trener z mocną, z mocną ręką. Natomiast dwa zespoły biją się o awans w związku z tym, kto obok Hawru awansuje. To są drużyny Bordeaux i Metz. Sensacyjnie Metz. Remisuje z zespołem, który nie walczy już o nic. Parijewce 1 do 1. Parijewce to jest dopiero dziesiąta drużyna u drugiej ligi, i to u siebie, a Bordeaux na zapyta. wyjeździe. Na wyjeździe wygrywa panie Igorze, proszę bardzo, z się przed spadkiem Waloncję. Tak, to nie było łatwe spotkanie. Rafał Strączek od pierwszej minuty. Bezrobotny, nie miał dużo do obronienia, bardziej jeżeli chodzi o rozgrywanie. Takie jedno, dwie piłki fajne zagrał, ale poza tym raczej taki mecz bez większej ak aktywności. Nawet na przedpolu nie miał zbyt wiele do roboty. Tam w ostatniej chyba minucie była poprzeczka, ale to już nie miała żadnego wpływu. Zwycięski mecz nie był to też jakoś bardzo łatwe spotkanie. Barbe kapitan, kap... szerkowy obrońca drugi, stoper. Drugi... Piękny gol. Piękny gol, gol. Tam jeszcze czytałem, że jeszcze tam Josh Marza chciał się wtrynić i uderzyć na bramkę. On to trochę powiedział: Nie, Kolego, jak będziesz miał opaskę tak jak ja, no to wtedy możesz sobie decydować. Chociaż Marza później strzeli bramkę na 2 do zera, chyba. 16 czy 17 gol, 17, 17. 17 gol tego tego gracza, yy, więc, więc yy, warto też zobaczyć właśnie gol Barbe. I co, i teraz yy, jak mają, mają przewagę nad mecy No ile punktów? Tam punkty, punkty, dwa, dwa, punkty, dwa punkty. Ale jeżeli chodzi o terminarz, to chyba łatwiejszy będzie niż z Metz i to jest taka taka do, przewaga. Trener Guillaume po meczu powiedział a propos Rafała Strączka, kto będzie następnie bronił. kto będzie broni w następnym meczu, powiedział niestety dla Polaka, że hierarchia jest jasna, że wraca Gajtampusa i to on będzie yy, prawdopodobnie golkiperem numer jeden na resztę sezonu, chyba że znowu coś yy, zrobi takiego, że wyleci. I to szkoda, ponieważ może ostatnie spotkanie nie było jakieś yy, właśnie, nie było jakieś spektak spektakularne, ale pierwsze, pierwszy mecz Grenoble pokazał, że że Rafał Strączek może być bramkarzem, ale mi to jaderek. trochę za mało, za mało takiego takich soczystych akcji, żeby mógł się. Kurde, tak, tak w, ale dwóch, wiec, ale nie, nie, w dwóch meczach, nie? mówiąc tak pierwsze, globalnie, że nie miał, nie miał aż ale tylu to to nie okazji. Setulina, wiesz, ale nie, nie nie ja, to nie mówię tylko pech, okay. że, patrzę, że, że, że nie wiecie, miał też... napisał fan widoku hmm? z okna Michała Pola, że na ławce rezerwowych Bordeaux polsko-brzmiące nazwisko Greguar Świderski. Bardzo bardzo. To to jest. 17 czy 18 latek, ale chyba tylko. Nie wiesz, czy on ma jakieś tam. No to woser jest też kozłow. Ale to, to jest chyba z... tylko, wiesz, to są... na, nie, no, tak, tak? nie, 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 więc. E, napisał uh, Grégoire Swiderski, napisał jeszcze raz ktoś tutaj e, obywatelstwo francuskie i kanadyjskie. No tak okay. Będzie walka jako osłoninę z nim, być może. E, być może jeszcze ktoś napisał, że w Hawrze. Dominik Figura, że jest super stadion. Ja nie byłem nigdy. Też byłem grałem. grałem. Byłeś? Tak? tak? Ładny stadion? Ładny, ładny. Okay. Taki idealny na taką drużynę, tak. nie, nie za dużo mhm. natomiast. Awansuję ja ma... Ekstra klasy. I tam, tak. słuchaj, jeszcze napisał ktoś na czacie, rzeczywiście warto o tym pamiętać, Kuba, że drużynę prowadzi Luka Elsner. Tak. Brat Roka Elsnera, który był. był mistrzem Polski, ze śląskiem, był mistrzem Polski wrocław. ze śląskiem wrocław. Tak, natomiast natomiast ja mam obawy co do Hawru, bo Patrząc na wyniki, patrząc na grę, to, to nie jest drużyna, która, tak jak w zeszłym sezonie Bluza ja zabiła to... rekordy, tam koło 100 goli się zakręci, na no fantastycznie to wszystko wyglądało. Tutaj nie widać wielu, wiele optymizmu, że to będzie takie wejście do ligę yy, łatwe. Oni mają tylko trzy mecze, gdzie wygrali, strzelili trzy gole. Tak. Więc to jest zawsze 0-1, 1-1. To jest takie oni, ajaxio. Oni mają 18 zwycięstw, 14 remisów i tylko jedna porażka. No to też uznanie wielkie. No Natomiast... z kim? Z Bordeaux? Nie. Nie nie, 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 nie. Ja nie wiem z kim. Nie, nie wiem, wiem. pamiętam, że z saint wygrali 6-0. To był ich najwyższy wynik. Natomiast boję się, że to będzie krótka historia tego powrotu, a, a fajnie, żeby był taki klub jak, jak Le Havre. Normandia. Był tak. klub Tomka, Tomka Wieszczyckiego. Jak się nazywał, podpowiedz mi jeszcze raz na ucho, nasz... Rafael Lipiński. To jest ten Lipiński, zawodnik, jest z który Rafael, osa, tak tak, ten A żeby zobaczyć, z kim się mierzyło Bordeaux, tak. to właśnie to, jedynym klubem, który pokonał Aver, to jest Valencien. A, widzisz. U A, widzisz. A, Valencien. To jest ta drużyna, okay. którą w tej kolejce pokonało Bordeaux. Napisał na czasie Hannibal, że y, ja tylko żartowałem, ja lubię, gdy prowadzisz ten program i nawet dzisiaj Igor jest w formie. Nie wiem, co A, on ma na... Jakiś... Y, awans, awans do czwartej ligi. <laughs> chcę ci powiedzieć, Hannibal, że bo na, na, na kruchym locie chodzisz, muszę a, ci powiedzieć. Coraz cieplej co jest. Tak, coraz co, coraz co, cieple jest. Co tutaj też zrobić dobrze, a znowu się w, w jakieś duże kłopoty e, pakujesz. No dobrze, tyle o drugiej lidze. Do, mm, do mamy jeszcze jedną tylko rubrykę. Pisze Rafał z Warszawy, kiedy będzie Soul Food. <laughs> To jest właśnie ten moment. Rafał, Rafale z Warszawy. Nie tak naprawdę nie piszę. Pozdrawiamy dębina. Rafał z Lublina. Rafał, a, Rafał z Lublina, nie z Warszawy. Rzeczywiście dębina jest, dębina jest z Warszawy. Tak, to jest ten moment, kiedy wprowadzamy rubrykę Soufuta. Dzisiaj kilka równie ciekawych nazwisk. Posłuchajcie. Ale Jesteśmy przy miejscu 770, a na miejscu 770 piłkarz, którego... Nie... Pomyślcie sobie, tyle lat w ty... potem jeszcze Valencien, z którym to Sien za chwileczkę był najbardziej brudny moment jego kariery, ale że tacy piłkarze przyjeżdżali do Ligy i grali tutaj przez wiele lat, to dzisiaj już by się nie zdarzyło. Bo mówimy o mistrzu świata, Jorge Buruchaga, zawodnik, który zdobywał gola w 1986 roku w finale, Mistrzostw Świata już wtedy jako piłkarz w tej drużynie z Diego, z Diego Maradoną. On strzelał gola Republice Federalnej Niemiec wiele lat w zespole Nantes, a na koniec jeszcze Valenciennes. No i właśnie, kiedy przyszedł do Valenciennes, a był to rok 1991, on zagrał w tym niesławnym meczu, który, po którym to Marsylia została zdegradowana do drugiej ligi. On nie tylko zagrał w tym meczu Valenciennes OM, on był także facetem, z którym kontaktował się Jean-Jacques Jean Edli, piłkarz Olimpiku to do Buruczagi miał zadzwonić i właśnie wtedy podobno miał zostać ustalony wynik tego spotkania na 1 do 0 dla, dla OM. Buruczaga ostatecznie został wtedy zdyskwalifikowany. Na, na 18 miesięcy został zawieszony w, jako, jako piłkarz. Został też skazany na 6 miesięcy w zawieszeniu tak w ogóle, jak wyrokiem, wyrokiem cywilnym. Nigdy Jorge Buruchaga nie przyznał się do winy. Miał, miał mówić, nigdy nic nie zostało mi udowodnione, nigdy nie otrzymałem żadnych pieniędzy, nie przyznaję się do winy. To było absurdalne zawieszenie. No, na pewno coś, co ciąży na karierze Argentyńczyka, który, jak mówię, miał wielkie wzloty, Mistrzostwo Świata i poważny upadek, jakim była ta afera korupcyjna, we francuskim futbolu. Miejsce 769. Gdyby dzisiaj grał, byłby naszym ulubieńcem u... razem z Nico Palua, bo to jest Mario, Mario Balotelli. Hmm. Miejsce 769. W zasadzie Igor, powinieneś dzisiaj przyjść w tej w tej koszulce, Chciałbym. którą masz. Lata gry w Nicei między 2016 a 2019, a potem jeszcze na koniec pół roku w Olimpiku Marsylii. Ale -19 jakie to było? W 2019 roku. roku. Co mówisz? Jakie pół roku, super. No, jakie pół roku, ale gdzie nie wchodził? Tam od razu wchodził z przytupem, bo w swoim debiucie w ligi w barwach NIS nice zagrał przeciwko Marsylii, wygrała Nicea 3-2 ten mecz i Mario zdobył dwie bramki. Kiedy debiutował w Olimpiku Marsylia ja też, zapisał się na początku golem. Miał swój świetny czas, ale miał też swój takie. Wybierał sobie mecze. Wiecie, że naj... z kim ma najlepsze bilansy w ligi? Przeciwko tym rywalom. E... Największym rywalom. największym rywalom Monaco, Przeciwko Marsylii i Monako. Mhm. E, w zespole przeciwko OM zagrał 5 razy 5 bramek. Przeciwko Monako zagrał 4 mecze, zdobył 6 goli. Taki był Mario e, Balotelli Myśla... Ale wprowadził Nice na podium w 2017 roku w Mistrzów. Wtedy ich, wtedy ich wprowadził. Taka to, taka to była drużyna Ale piłkarz humorzasty. Jak go zapamiętasz z boiska, jeszcze raz już pewnie mówiłeś. Tutaj w tym programie. potwór, jeżeli chodzi o siłę, szybkość, technikę, naprawdę łączy wszystkie swoje cechy i Ale był taki nieprzyjemny w, w grze? Ga, gadał czy coś? O... Nie, właśnie nie. To nie był jakiś typ, który, który chciał pokazać, no, no, że jest, jest, nie jest nie wiem, lepszym piłkarzem czy, czy, <grym> okay. czy, czy coś takiego zrobić. Pokazywał właśnie swoje umiejętności i trochę tym zawstydzał obrońców. No tutaj był spokojniejszy, nie ma tutaj takich historii jak z Mancinim czy w Manchesterze City, w Lidze Francuskiej nie zostało z tego zapamiętane. Raczej dobrze go wspominają i pamiętają. Ja myślałem, że dłużej na, w Marsylii zostanie, bo, bo odnalazł się. Po prostu nie, no, nie dogadali się kontraktowo, to był na, na pół roku. A, a myślałem, wydawało że właśnie Marsylia to takie dla niego idealne, idealne miejsce. Miejsce 768, piłkarz, który dzisiaj jest bardzo szanowanym ekspertem piłkarskim we Francji, to Abib Bay, mm. zawodnik, który występował we Francji w Strasburgu, potem w Marsylii, reprezentant Senegalu. Z Marsylii, jak sam mówi, nigdy nie chciał odejść. To był jego klub, był rok 2007 i chciał zostać w tym klubie, i miała miejsce taka oto historia, słuchajcie. Jest lato 2007 roku spotyka, przyjeżdża do niego sam Allardyce, ówczesny trener zespołu Newcastle. Habib Bay mówi, wspomina to w sposób następujący. To było, czułem się jak w kasynie. Ja mówiłem Allardyce'owi nie, a on podbijał moje zarobki o 10 tysięcy euro w górę za każdym moim nie. Ja mówię nie, to dostaniesz tyle. 10 tysięcy w górę. Nie, nie, nie interesuje mnie to. Bach, kolejne 10 tysięcy w górę. Mówi, to była dla mnie była jakaś jak to mówią Francuzi, j'hallucinais, czyli miałem jakieś, jakbym miał halucynację, co tu się dzieje. Sam Allardyce na końcu powiedział mi: chcecie za wszelką cenę do siebie, wpisz tutaj na kartce, jaką chcesz kwotę zarabiać. No to Abib Bey, który naprawdę chciał zostać w Marsylii, wpisał jakąś kwotę zupełnie absurdalną. Na co sam Allardyce powiedział mu: deal done. Wstał i poszedł. I jeszcze tylko zadzwonił do, do działaczy Newcastle: mamy go. Możecie go podpisywać. Ustaliłem z nim kwotę, kwotę kontraktową. Podpisał pięcioletni kontrakt w Newcastle, nie wypełnił go, bo po dwóch latach odszedł do, do Aston Villa, ale mówi, że to było, jakieś, to było jakieś szaleństwo. Wtedy rzeczywiście nie mógł, a był miał już 30 lat, nie mógł odmówić tej, tej Natomiast kondycji. teraz Wpisałem mówiłeś. Mówi... Niezłe, co? Chciałbyś takiego alerdajsa, żeby przyjechał do ciebie. Natomiast mówiłeś o ja tym, że. Po pierwsze ek... propozycje będzie OK. <laughs> no <właśnie. śmiech> że, jest, że jest ekspertem, a on teraz a, też jest właśnie. trenerem Red no to... Staru. No tak, tak, to Red Star Paryż. I tak. czwarty, czwarte miejsce, a Red Star ma dwa punkty straty, więc może wywalczyć czy z nimi awans do Ligdy. Do, do, do drugiej Ligi. To jest, taki, to jest klub mocno lewicujący, klub jedyny w swoim rodzaju. W bardzo fajne koszulki Red Star, Czerwona Super, Gwiazda. Tak. E, do tego wszystkiego muszę wam powiedzieć, że bardzo wielu kibiców Paris Saint-Germain, tych takich oldschoolowych kibiców against modern football, po 2011 roku przeniosło swoje sympatie na mhm. Red Star Paryż właśnie, nie mogąc znieść że tutaj takie chore pieniądze. Są, są w obrocie w Paryżu. Miejsce 767, napastnik lat 80., legenda klubu Mec, wielki talent, ale talent przerywany kontuzjami, to Carmelo Misis. Sycylijczyk z pochodzenia strzelał bardzo wiele bramek dla Mec. Zdobył z tym zespołem puchar Francji, w roku 88. Natomiast no nie, nie zrobił takiej kariery w futbolu francuskim jaką mógł, bo, bo jak mówię, jego kariera została przerwana kontuzjami. Na miejscu 766 inny napastnik przełomu lat 80. i 90. Też z Mec zresztą, ale potem robił karierę przez dwa sezony, co prawda, bo był w cieniu Zinoli i Georgesa Wea. Natomiast był taki czas, kiedy był napastnikiem bardzo szanowanym, to François Calderaro, z taką charakterystyczną fryzurą na czechosłowackiego piłkarza. Pamiętam go, bo on miał tu takie, tu, tu, tu miał takie loki, tu krót, krótko z przodu, długo z tyłu. I wąsy był wicekrólem strzelców. Proszę? I wąsy na przedzie. No wąsów nie. Wąsów taki nie Ryszard nie Tarasiewicz tego czasu. No, ale tamte koszulki, Commodore, Paris Saint-Germain, taki Ryszard, Ryszard Tarasiewicz albo Ryszard Staniek. Bo też jeszcze, wiesz, lokowate, lokowate włosy. Tamte koszulki komodor, to pamiętam, to były, to były bardzo ładne stroje. Georges Lea, Dawid, Zinola w ataku, ale François Calderaro też miał jeden dobry sezon. Był wicekrólą strzelców Ligi Francuskiej w barwach PSG, no ale miał jednego zawodnika, który w tamtych czasach Seryjnie zdobywał e, e, króla, króla strzelców i pewnie będzie bardzo wysoko w tej klasyfikacji, to, to Jean-Pierre e, Papin. E, wsławił się w futbolu francuskim tym, został zapamiętany z tego, że był, e, była taka reporterka, dzisiaj już niepracująca. Pierwsza kobieta, która wtedy pracowała w mediach francuskich, nazywała się Marianne Macot. W latach 80. prowadziła nawet wtedy taki sztandarowy program o lidze francuskiej na w stacji TF1. Czy no to się nazywa żur, nie Żurdy nie, nie pamiętam jak się nazywa ten program, w niedzielę rano. No ale prowadziła to kobieta, co wtedy było rzeczywiście czymś e, bardzo niespotykanym. Nie I Marianne Mako poszła, akurat wtedy była reporterką na meczu Paris Saint-Germain, e, przeprowadziła wywiad z François Calderaro, kiedy ten był pod prysznicem. Była to na, na ówczesne czasy, no tak, to była, no może no, tak powiem, był e, jak Pan Bóg go stworzył. Nie Marian Mako, była Calderaro. <laughs> Taki to wywiad. Zagrał tylko w reprezentacji B Francji. Nigdy nie udało mu się zadebiutować w, w, tej, w tej pierwszej drużynie narodowej. Miejsce 765. Kiedyś już o nim mówiliśmy. Facet o najszerszym udzie w Ligue 1. Jean-Claude D'Archeville. Wielkie udo Ale... wielki uśmiech, napastnik. Chciałbym powiedzieć mały krępy niewywrotny, ale on był duży. Duży krępy, duży krępy i bardzo i niewywrotny. niewywrotny, bo te uda go trzymały na nogach. Bardzo szybki, wielki uśmiech zawsze na twarzy. E, zawodnik, który mówi tak: e, Na pytanie, czy ja byłem imprezowiczem? Tak, byłem i bardzo, bardzo to lubiłem. Po karierze Jean-Claude D'Archeville, a w trakcie kariery na przykład, bo on się wsławił tym, że słuchajcie, miał samochód, który pierwsze takie auto we Francji, które zmieniało kolor pod, pod wpływem temperatury i, i, i światła. Takim, takim lakierem jest, był pomalowany. Jean-Claude D'Archeville po karierze założył klub nocny w swojej rodzinnej, na swojej Gujanie, klub Golden, gdzie też szaleje. Miał partnera do zabawy w zespole Bordeaux, też takiego piłkarza mega uśmiechniętego zawsze to było Pascal Fanduno No i Darciwi, mm. ale przy tym wszystkim imprezować imprezować, ale piłkarz super, ale piłka super strzelał. Nie mówiliśmy godzin. o tu ludzie, która wygrała puchar Francji jako Beniaminek, to właśnie Lorion z nim no. w 2001 albo w drugim też jako Beniaminek właśnie wygrała, a on strzelił w finale. Gola. O, właśnie. Ta, a tak, masz rację. Rzeczywiście nie wiem, czy no tak samo wtedy nie był Możliwe, w tym, w tym Lorią potem. Byli w Bordeaux ze sobą tak. w, w tej drużynie z Pascalem Fałduną. też tak. Miejsce 764. <grym> Piłkarz ciągle dzisiaj e, aktywny jeszcze, bo zawodnik Strasburga, chociaż e, oczywiście naj, najbardziej w futbolu europejskim jest kojarzony e, z Sewillą, gdzie wygrywali seryjnie Ligi Europy. To Kevin Gamero, król Ligi Europy. Tutaj w koszulce Lorient, gdzie rozpoczynał swoją karierę, potem był w Paris Saint-Germain, taki jeden z zawodników, jeden z pierwszych piłkarzy ściąganych do PSG w tej katarskiej erze. Między innymi jeden sezon rozegrał mając u boku Zlatana Ibrahimowicza. No i opowiada taką anegdotę Kevin Gamero, że kiedyś przychodzi do niego przed treningiem. I tuż przed meczem, ostatni trening przed meczem, przychodzi do niego Zlatan Ibrahimowicz i z poważną miną, po angielsku Kevin Gamero wtedy jeszcze nie mówił, więc jeszcze z trzecim zawodnikiem, chyba Kamarą, który tłumaczył, Zumana Kamara tłumaczył to, co Zlatan ma do powiedzenia Kevinowi Gamero, ponieważ Zlatan nigdy się nie splamił nauczeniem języka francuskiego. No po co? To język francuski się musi nauczyć Zlatana, a nie na odwrót. Więc Zlatan przyszedł i z poważną miną powiedział do niższego od niego chyba od dwie głowy Kevina Gamero, powiedział Jutro mecz, ty strzelisz dwie bramki, ale ja strzelę cztery. Mecz skończył się tak, że Kevin Gamero rzeczywiście strzelił dwie bramki, ale Zlatan swoich czterech nie, nie zdobył. Kevin Gamero wspomina Zlatana jako wielką, wielką postać, jako taki wielki charakter, ale też jako piłkarza, który był bardzo wymagający na treningach od siebie przede wszystkim, ale w związku z tym od wszystkich wokół, co też bardzo podnosiło jakość całego zespołu. Miejsce 760. Trzecie, troszkę zapomniany zawodnik, jakim jest Titi Camara. Titi Kamara, skrzydłowy, Masz. dobrą robotę robił w Saint-Étienne i w Lens. Na koniec poszedł do Marsylii, w której tutaj koszulce go widzimy. Gdzie już, takie, gdzie już tak skuteczny nie był, zresztą w ogóle to nie był najbardziej skuteczny zawodnik świata. Raczej z wykorzystywaniem sytuacji miał wielkie, wielkie problemy. W Marsylii troszkę pod w cieniu ówczesnych napastników Christopha Dugariego i Fabrizio Ravanellego. Titi Camara mówi o sobie: miałem 185 cm wzrostu, natomiast głową nie potrafiłem zrobić nic. Natomiast pomimo tego wzrostu był bardzo, ale to bardzo szybki. Szybkość to był jego podstawowy atut. Miejsce 762 w Ligue A. Rozegrał tylko cztery sezony, ale za każdym razem zdobywał Mistrzostwo Francji, bo to była taka drużyna. Olympique Lyon. W początku lat 2000., w latach 2002-2006 Mama Diara, piłkarz mm. z Mali na środku pomocy jako defensywny pomocnik w tym klubie występował. Zanim odszedł do Realu Madryt, a przyszedł z Vitesse Arnem. To była świetna pomoc, bo Michael Essien, Mama Dudiara, przed nimi Juninho Pernambucano. Maluda jeszcze na skrzydłach było. Maluda Wówku. i Gowu, prawda? Więc to był naprawdę znakomity zespół. Mama Dudiara już po karierze powiedział. Odchodziłem do Realu Madryt, sądząc, że tam wygram Ligę Mistrzów. Nie udało mi się to. I szczerze mówiąc, już po, po karierze, mówię Mama Dudiara, kiedy wspominam sobie te lata, to bliżej byłem wygrania Ligi Mistrzów z Olimpikiem Lyon wtedy, bo to był taki, taki zespół, a nigdy nie mogli przebić się przez, przez ćwierćfinał. Raz doszli do półfinału, ale już w tej, w tej w schyłkowym okresie. Bliżej byłem zdobycia wygrania Ligi Mistrzów z Olimpikiem Lyon niż, niż z Realem Madryt. No i wreszcie miejsce 761. To będzie bardzo odległa historia, bo mówimy o piłkarzu, który występował w racingu. W latach 1932 do 1939 roku Raoul Dzian, pierwszy ciemnoskóry zawodnik w reprezentacji Francji, piłkarz też po, jak Darszywil, pochodzący z Gujany, grał w lidze, słuchajcie, na tylu pozycjach. był Najczęściej był środkowym obrońcą, ale zdarzyło mu się przez pół roku być bramkarzem w swoim klubie. Takie to były czasy. A to dlatego, że ówczesny. Ówczesny pierwszy bramkarz zespołu Racingu Paryż, a był to Rudy Hidden, tak chyba powinniśmy wymawiać jego nazwisko. To był Austriak. Wielki bramkarz przed II wojną światową w futbolu. Austriak kłócił się o swój kontrakt i tak długo miał strajk, nie chciał grać, że trzeba go było zastąpić w bramce i zastępował go właśnie Raul Dian, co, co ciekawe. Natomiast była to też postać. Która dzisiaj byłaby, no myślę, poważnym celebrytą, ponieważ on przed II wojną światową spotykał się z, z gwiazdą Moulin Rouge, gwiazdą kabaretu, tańca, to była Josefina Baker. Wielkie nazwisko, dzisiaj możecie sobie zgooglować, jak kiedyś się tańczyło, bo to jednak był zupełnie inny taniec. No, a właśnie z nią spotykał się Raul Diań, to dzisiaj, ja wiem, to taka mógłbym to taka para jak Adele Rami i Pamela Anderson chyba, co? Tak byśmy tacy mniej więcej celebryci tamtych lat. Raul Diani na miejscu 761. I tym szczęśliwym sposobem dobrnęliśmy do końca dzisiejszego programu. Było mi bardzo, bardzo miło. Jeszcze tylko, jeszcze tylko poprawimy i pokażemy, co w Kanal Plus możemy zobaczyć. Teraz się zgadza? Teraz, teraz się już zgadza. Teraz Tak. To jest ta wolejka kolejka. Sobota i niedziela. W sobotę mecz Nizaren, nice godzina 17, potem 21. W Kanal plus Family. Zapraszam was w imieniu swoim i chyba Marka Jóźwiaka, tak? Będzie, skomentujemy razem to spotkanie. Lons, Olympic Marsylia, wielkie spotkanie. A potem jeszcze cztery mecze do końca tygodnia. Między innymi No Wieteski nie zobaczycie w meczu o Clermont, bo będzie zawieszony e, za kartki. Bardzo wam dziękuję za dzisiejszy program. Nie dziękuję tylko koledze Dębińskiemu, który jak wiadomo wybrał Wybrał. Na wew czasy sobie się pojechał? Za tydzień podmienimy. To znaczy ciebie nie będzie? Nie, nie będzie. Ja będę A na meczu. posłuchaj, Ty musisz, jak Leo Messi, musisz no. napisać najpierw e, podanie podanie i ono musi zostać rozpatrzone, bo Dębina nie mm. dostał. Zobaczmy jedno takie ziarnko, które tak. jest od razu, wiesz, już tutaj bierze przykład z tak, dębiny tak. Bojan. Nie, no zdecydowanie się tutaj to brakuje. Jeden tutaj może. Nie, tak, brakuje, prawda? Brakuje taki kampus, taki, taki by się przydał, taki dosyć bardziej szkoło. stanowczy. No jak mówię, czy dwa tygodnie przerwy koledze Dębińskiemu. Nie, żartowałem. Pff. Igor, już jednak powiedziałeś, że nie mam, nie mam ten, nie jestem dość twardy. Czytam nie, czat. Czytasz czat? Co tam się działo? No, te wcześniejsze wpisy, te wiesz, te Smokowski taki, Smokowski... nie no, ktoś napisał, Jarek, że Smoku w drugiej rundzie w Saint-Malo Magda Frank zagra w Challengera z Jacquesem, co, co to za miejscowość, Są Malo? Czeka, no, czekaj, ben, Ej, ben, Malo ben. jest w, w ale, ale z tak, drugiej strony w Normandii są Malo chyba. Tomek z Warszawy, A, Nie, Tomek z Warszawy pisze, ten. Smoku jesteś tak the best, tak? Tak? Jednak, tak. No to dobrze. To ja się będę, to ja poklepię się sam po plecach. Bardzo dziękuję. Igor Lewczuk. Dziękuję bardzo. Ziron i KTS Weszło. Człowiek sukcesu, co już ustaliliśmy. <laughs> I Michał Bojanowski. Dziękuję. Kanał Plus Sport. Bardzo dziękuję. Dziękujemy wam za program. Dajcie nam łapy w górę. Dobrego, dobrego świętowania, bo dzisiaj nie wiem jak u was, ale w Warszawie piękny dzień, także my idziemy, my idziemy świętować jeszcze sobie, a widzimy się za tydzień już prawdopodobnie we wtorek. Salut, a ciao, bonsoir.